Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu, no i na tym magu był ogromny progres od ostatniego odcinka. Ja wam tutaj może tylko na szybko pokażę na poczcie dokładnie tyle lochów od ostatniego, tak jak mówię, nagrania zrobiliśmy, także będzie co oglądać, bardzo wiele rzeczy zadziało się, mamy już m.in. podziemia, ale to wszystko jest wam jeszcze do pokazania. Podziemia odblokowaliśmy wczoraj, co was może ciekawić, czyli w niedzielę, no nieźle. Z tego co pamiętam na S38 bodajże odblokowałem podziemia równo po tygodniu serwera, więc serwer tam wystartował w piątek, no i ja za tydzień w piątek miałem już te podziemia. Na S39 szczerze mówiąc nie pamiętam, ile mi to zajęło, a może po tygodniu to było na S39, no już totalnie mi to wyleciało z głowy. Teraz odblokowaliśmy po tygodniu i dwóch dniach, czyli po prostu po 9 dniach, co jest nawet niezłym wynikiem na tle serwera. Nie jest fajnym wynikiem ogólnie, ale na tle serwera jest dość fajnym wynikiem, dlatego że bodajże wczoraj mieliśmy tutaj jako 29 osoba albo 27, coś takiego. W każdym razie no w pierwszej 30 się zmieściliśmy, żeby właśnie te podziemia mieć. Także to jest jak najbardziej ok. Teraz już widzimy, że 38 osób ma, więc codziennie tutaj wiadomo, z każdą powiedzmy godziną będzie się to powiększać. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, teraz tego kciuka. Pamiętajcie o tym kciuku, bo ostatnio mało było łapek, było po 150. Wczorajszy odcinek zrobił fajną ilość, bo ponad 200. Także teraz też tego kciuka zostawcie. Subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie dzisiaj na live, który będzie o 18 na Twitchu, i wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest ok, po prostu fajna atmosferka, mam nadzieję, że się wam spodoba. Dobra, więc lecimy, może od początku wam wszystko popokazuję. Dzisiaj już jeżeli chodzi o lochy, to za wiele nie zrobimy. No jak widzicie, ja tutaj rano jeszcze 3 lożki sobie pokonałem. Bagiennego Dragora, Wojownika tutaj, Postępnego Czerepu i Smoka Ciemności. Niestety na obecnego Wojownika mamy zaledwie tam około 0,5% szans, nawet mniej, 0,40%, coś takiego. Także no w ogóle szkoda go klikać. Moim takim jakby bolączką moją na tym magu w tym momencie jest to, że nie mamy jeszcze strefy mroku. Nie poleciał nam ten klucz do strefy mroku. Przypominam, że on leci w momencie odblokowania tutaj wieży, czyli w momencie zamknięcia pierwszych 9 lochów, tylko że ja już właśnie w tym momencie zacząłem kopalnię budować na 10, żeby to jakoś w miarę zgrać, no i jak to wyglądało? No teraz tą kopalnię mamy na 10, więc no nie oszukujmy się, bardzo tutaj długo się te gemy kopią. Co było moim takim bardzo dużym szczęściem, to to, że serce do podziemia nam poleciało za pierwszym razem, także to w ogóle jestem wow, pod wrażeniem. Bardzo możliwe, że gdyby nam nie poleciało tak szybko, to nawet jeszcze nie mielibyśmy tego podziemia, dopiero byśmy wbili je dzisiaj, więc w ogóle w czwartek idę do fryzjera jak coś, także może nareszcie będę wyglądał jak człowiek. Już miesiąc temu miałem iść, ale była kwarantanna, potem zamknęli fryzjerów, także wyglądam jak wyglądam, ale w czwartek już chyba będzie ok. Więc tak jak mówię, no kopalnia się budowała, no i potem tą kopalnię zrobiliśmy na dyszkę. Za pierwszym razem nam poleciało serce, z czego byłem bardzo zadowolony. Od razu sobie kupiliśmy tutaj ten pakiet do podziemi i dzięki temu to serce, w sensie to serce, dzięki temu te podziemia rozbudowaliśmy sobie od razu tutaj tak jak, no tak jak widzicie zresztą, nie? Wszystko mamy na 6, te najważniejsze rzeczy, tu komnata, tortur 4, no jakoś to powolutku idzie, więc spoko. Tak jak mówię, no niestety nie udało nam się tego klucza wykopać. Jeżeli bym tam miał skipać wszystko na raz, co tak naprawdę najbardziej mi utrudniało, nie były problemem grzyby, najbardziej mi utrudniało surowce, których miałem bardzo malutko i musiałem czekać, zanim skipnę kopalnię 9, żeby zacząć budować 10, bo nie miałem surek i tak dalej, więc no niestety te surowce bardzo mnie ograniczały. Do tej pory zresztą mamy ich bardzo malutko. Ale tak jak mówię, no udało się tam kopalnię na 10, później troszkę surek tam jakoś dozbierałem, pierwsze kopanie i serce poleciało, także jest git. Od tamtego momentu kopaliśmy łącznie gemy 5 razy, z tego 3 razy skipnąłem, bo skipnąłem pierwsze do serca i to serce mi poleciało. Drugi i trzeci gem nie skipowałem, ale był to gem na HP, o dokładnie ten, 258, i był gem na inteligencję 230, więc fajnie. No i dzisiaj skipnąłem sobie jeszcze przed odcinkiem 2 razy gemy, żeby tutaj, z nadzieją, że mi ten klucz poleci, bo wtedy wiecie, byśmy mieli tornado, zawsze by to jakoś poszło, no ale niestety wygląda to tak, że no poleciały nam 2 gemy na siłę, także szału nie ma, ale co mogę powiedzieć. Dobra, zaczynamy może od początku. Jeżeli chodzi tutaj o aurę, no to mamy w tym momencie 2, mogę sobie w sumie to wrzucić, niech będzie, poczekajcie, ile tu, aha, pojutrze będę miał 3, to mogę w sumie od razu rozmontować, dlaczego by tego nie zrobić, no i okej, tutaj hazardista możemy w sumie, a mogę, już mam w ogóle ten pakiet kupiony, który mi dał
miał 1000 klepsydr, więc ten z podziemi, także to jest git. No i teraz od 150 poziomu, czyli prawdopodobnie jak nie dzisiaj, to jutro wbijemy sobie kolejny, będziemy mogli mieć kolejny pakiet, który tam bodajże znowu daje klepsydry, także już na razie na tym koncie na szczęście nie musimy się o te klepsydry martwić, możemy robić misję kiedy tylko chcemy. Dobra, co by tutaj wziąć? Może wezmę tego kamienia, bo niestety mam go mało, no ale się nie udało. A ręki nie robię, nie mam jeszcze lustra, to też was może ciekawić, lustra niestety jeszcze nie mam. Dzisiaj przed odcinkiem sobie zrobiłem kilka misji, żeby tutaj złapać delfina. Tu zaraz do tych pupili też przejdę, tylko już chcę zacząć po kolei, bo troszeczkę tak chaotycznie mi się wydaje. Także tak jak mówię, no tego delfina sobie złapaliśmy. Mam jeszcze do złapania tutaj pajałonka w poniedziałkową noc w Czarnolesie i od razu dzisiaj po północy sobie złapę tego dyniaka, więc no to będą dwa pupile do HP, zawsze tam na pewno troszeczkę statystyk dadzą. No i co ja tu jeszcze mam do złapania? Tutaj w sobotę plutoida w tym momencie, tego na razie nie złapę, to jutro w nocy, no i jutro w nocy tak samo tego ślimuna, więc tak to wygląda. Klaserek 70% ponad, także git, mam tutaj troszkę zapisanych osób, do które mają jakieś itemki. O, ten ma na przykład naszyjnik, co tutaj jest. Tu pewnie niektórzy już pozmieniali, bo to jakiś czas temu zapisywałem. O, ten widzę, że nic nie ma. To możemy go usunąć. O, ten ma na przykład trinket. No troszkę tu pozapisywałem tych ludzi, ale no mówię, nie mam lustra, także lecę cały czas tutaj sobie tą wartę. No a prędzej czy później to się, ile no z takich stylu osób, jak nawet pokonam, to ile mi wleci? Z 1%, może nawet nie. Także tak jak mówię, nie napinam się bardzo o to. Dobra, więc dlatego mam tą wartę. No jak to lustro mi poleci, no to już będzie o wiele prościej. Okej, lecimy sobie dalej. Tutaj nic ciekawego, tutaj mi coś widzę, że miga, ale za 10 grzybów to na razie się w ogóle nie opłaca, żeby to kupować dla klaserka. Tu mamy jeszcze dwa jabłuszka. Okej, pety, może zaczniemy od tych petów. Dzisiaj chyba zrobię 5-0, dokładnie udało się. Jak te pety wyglądają? No event z pupilami dał nam naprawdę dużo. Fajnie, że ten pierwszy okres tych petów, gdzie to tak wolno no idzie, powiedzmy, jakoś to tak przyspieszyło dzięki właśnie temu eventowi. No i tutaj mamy siorba na poziomie 27, tak jak mówię, dzisiaj jeszcze sobie złapię te dwa pupilki. Dzyńka już jest na 33, więc też ładnie. Plutoidę musimy złapać w sobotę. Ja tutaj, a w ogóle ja mam chyba darmową próbę. Tylko co ja mogę pokonać? 22, tutaj jest 22, no tym na pewno nie pokonam, tą gwiazdę chyba nie pokonam, może tym siorbem spróbuję, chociaż siorb jest dość słaby. Tutaj mamy 26 znowu. Ciężki wybór, no albo tą dzinkę byśmy spróbowali, albo ten mrok. Dobra, zobaczmy ten mrok, powiedzmy. No niestety się nie udało, ale to nic, i tak go nie złapiemy od razu, więc to grunt, żeby tylko pokonać, jakiegoś tam expa dostać. Także no mówię, dzinka jest 33, ponik 2-2, czomb 18, niestety czomb słabiutko, no i kroksik tutaj 26, więc ładnie nam to poszło, jeżeli chodzi o te pupile, fajnie się tutaj powoli to rozwija. Lożki w tym momencie wyglądają w następujący sposób, tak jak mówię, na tego wojownika mamy w tym momencie około 0,5% szans, 0,40, coś takiego, więc szału nie ma. No portalu tutaj jeszcze ciężko, żebyśmy cokolwiek mu robili. Twierdzę wam pokazywałem, także chyba nie ma co. Salkę mamy 8, jest to dość słabe na tle tutaj gildii, dlatego że z tego co wiem, deadline taki, jeżeli chodzi o salkę 10, był do niedzieli, czyli do wczoraj. Tylko że z tego co widziałem, lider pisał, że on myślał, że będzie event twierdzy. Będzie event twierdzy, który myślał, że właśnie będzie w ten weekend, natomiast sam napisał, że skoro tego eventu twierdzy nie było, no to było bardzo ciężko tą salkę zrobić, zwłaszcza że no mówię, mógłbym zrobić tą salkę, bo miałem na tyle surek, ale nie zrobiłbym kopalni na 10, nie wykopałbym serca, a no wiadomo, że jest to o wiele bardziej potrzebne, zwłaszcza że tutaj jeżeli chodzi o rycerzy, no to w tym momencie mamy bodajże top 1 na serwerze. W ogóle strasznie fajnie topka wyglądała, przynajmniej wczoraj. O, dzisiaj wygląda podobnie, że zobaczcie, tutaj bardzo dużo osób z naszej gildii, także to jest git, do topki też zaraz przejdziemy. Chcę wam to wszystko popokazywać, no bo już parę dni na tym magu odcinka nie było. Tak jak mówię, no myślę, że może jutro sobie ten 150 level wbijemy, na pewno by było spoko. No ten wojownik jest ciężki, ale co, broń mam na swój level praktycznie, dość fajną. No ale w tym momencie nie ma za bardzo podjazdu do niego. Gildia wygląda tak, na szybko 161 średni, 471 rycerzy, procenty już mamy po 136 i codziennie te wyprawy robimy, także to jest ok. Kółko, kalendarz wam mogę pokazać, no ale kalendarz to ma każdy taki sam na W48. Kółko już mamy nowe od wczoraj już kręciłem nowym, dzisiaj zakręcę nowym, także to jest ok. I tyle, jeżeli chodzi o topkę, to tak naprawdę najbardziej nas interesują standardowo magowie. I tak, tutaj
tak jak Tariax jest, który jest bardzo mocnym magiem, który no bardzo fajnie ciśnie, tak w ogóle w mgnieniu oka odskoczył, jeżeli chodzi o ten level. No 220 magiem, wow, tylko że z tego co wiem, on tutaj już ma wszystkie gemiki z tej kopalni dziesiątki, no generalnie ładnie gra. Z tego co wiem, on gra też zabójcą na W38 bodajże, no i jest no mocnym zawodnikiem, to mu trzeba przyznać, ale tutaj przede wszystkim trzeba oddać, powiedzmy, honor, nie wiem jak to powiedzieć, Davinciemu. Davinci jest też od nas z gildii, chociaż to akurat nie ma znaczenia, nieważne w jakiej by był gildii, po prostu jest Polakiem i jakoś bardzo nie odstaje od tego Tariaxa, także tutaj no, tak jak mówię, ja gram magiem, więc się skupiam na magach głównie na tym serwerze, ale Davinciemu trzeba oddać to, że jest no naprawdę mocnym zawodnikiem. Jeżeli ogląda, to pozdrawiam, bo chyba ogląda, bo tam z nim zamieniłem parę słów na czacie prywatnym, więc możliwe, że ogląda całkiem, no ale tak, trzeba mu to oddać, że bardzo tutaj fajnie sobie tym magiem ciśnie, więc no tutaj wiadomo, jest ten top 1, ale to jest Szczech, no a my tutaj się skupiamy na Polakach, wiadomo, na naszym narodzie, nazwijmy to, no i ten Davinci naprawdę sobie świetnie radzi. No i tak wygląda topka, nie? To myślę, że nie ma co się tutaj zastanawiać. No jeżeli chcecie bardziej sobie przejrzeć, to możecie zastopować film. Gildie to na razie nie jest w ogóle miarodajne, no bo wiadomo, że wszystkie topowe gildie teraz robią wyprawy. Pupilki jesteśmy top 44, także git, nie ma jakby, nie jestem zawiedziony, nie? Tak jak mówię, no tutaj topka ma 26 pupili, tu widzę, że ktoś ma 27 nawet, no a my mamy 23, więc jakby trzeba, jak dzisiaj złapiemy te dwa, no to już będzie 25, także no jeżeli chodzi o ilość, to praktycznie wcale nie odstajemy. No i w tym momencie podziemia mają 38 osób ma podziemia, o w ten sposób 38, no dobrze, więc też jest ok. My tu jeszcze dzisiaj ataków nie robiliśmy w tych podziemiach, ale to akurat mniej znaczące. Także tak wyglądają rankingi, tak to wygląda w tym momencie, tak ten nasz mag się rozwinął, no i lecimy sobie do walki, lecimy wszystko tutaj po kolei. Zacznijmy od okrutnego drzewa, 22, aha, właśnie, okrutne drzewo to jest zadanie, bodajże z tego zadania poleciało mi, tu już jak widzicie stopion, aha, areny wam jeszcze nie pokazałem, dobra, czekajcie, ale może zacznijmy od tego. Okrutne drzewo zadania poleciał nam klucz do kibla, klucz do kibla poleciał nam w ten sam dzień, w który wbiliśmy setny level, czyli to był bodajże poprzedni odcinek, bo jeżeli oglądaliście, to wiecie o czym mówię, także no nie musieliśmy czekać tam kolejnych dni, tylko od razu w ten sam dzień nam ten klucz do kibla poleciał, także no to wiadomo, zawsze na plus. Jeżeli chodzi o arenkę, w tym momencie wygląda tak, no mamy tutaj kupione ozłocenie, przyspieszenie na pułapkę, na stoisko mamy przyspieszenie, no i na siedzisko mamy ozłocenie i przyspieszenie, co jest tak naprawdę najważniejsze, no i powolutku tutaj sobie ciśniemy, póki co kupuję same ulepszenia, nic więcej, więc jakby w sensie skipów nie kupuję, nie, bo wolę, preferuję ulepszenia, wiadomo, chcemy jak najszybciej tutaj wszystko sobie ozłocić, wszystko sobie przyspieszyć, no i później polecieć sobie w platynki, no i na samym końcu te skipy, nie, także no zobaczymy jak nam to pójdzie, no wiadomo, że tutaj na tym magu lecimy tą arenkę, w sensie tego menadżera areny lecimy na grzybach, także tak to wygląda, 61 runek, 9 w opierze, no mówię, no póki co przydałby się jakiś skip 7-dniowy, bo na pewno by to troszkę zboostowało te runy, ale no póki co preferuję te ulepszenia, na pewno mi to się tam powiedzmy zwróci w przyszłości, jak już będę skipy robił na full platynkach, albo tam nawet na tych, na większej ilości ulepszeń po prostu, nie, bo wiadomo, że to 7 dni daje sporo. Także tego menadżera areny tak samo sobie wbiliśmy w tamten sam dzień. I jeszcze tutaj jeżeli chodzi o Bieży Świat, nam wleciał w ogóle losowo, to nie wiem czy wam pokazywałem czy nie, ale nagle nie robiłem go specjalnie, po prostu sam siebie wleciał. To jest akurat dość proste do zrobienia, jeżeli robicie trzy paski, bardzo często on wpada po prostu losowo. Tutaj pieśń kowala zgromadź 10 tysięcy kryształu nam wleciało, ale to dlatego, że kupiliśmy ten pakiet podziemi, więc no ten kryształ od razu dostaliśmy. Co my tutaj jeszcze mamy w tym klaserze, czego wam nie pokazałem, co mi się może coś przypomnieć, no to tutaj wiadomo, te dwa osiągnięcia po prawej stronie już mieliśmy, pilna potrzeba, no to wam pokazałem, wypas pupili też zrobiliśmy dzięki temu, że mieliśmy ten event, no bo wiecie, że jak to działa, że jak na przykład nakarmimy, nie wiem, 9 razy światło i na przykład powiedzmy 6 razy ziemię, no to nakarmimy łącznie 15 pupili i to osiągnięcie wpada, a równie dobrze mrok, ogień i woda może nie być wcale nakarmione, także no to osiągnięcie podczas tego eventu się robi dość łatwo. Lecimy dalej, cyk cyk, odkryj nowe koło, no to wiadomo, no i święty graal to już był. Dobra, więc jeżeli chodzi o osiągnięcia, to tyle, lecimy do tych walk, na sam koniec te walki, duch wulkanu, czyli to jest 23 kwietnia, zobaczcie w ogóle jak dawno temu, aha, mówiłem też w poprzednim odcinku, że jak wbiję 110 poziom,
To dzięki temu sobie, tutaj jest w ogóle boss, to nam poleci jakiś epik z tego co kojarzę. Jak wbije 110 poziom, to będziemy mieli kolejny klucz do lochów. I mówiąc szczerze, to są 9 lochy i te 9 lochy wpadły mi za plus minus, nie wiem, 200 grzyba, coś takiego. Cały loch pokonałem po prostu tego z buta, z marszu. Zmieniłem z 2 albo 3 razy broń i łącznie na wszystko wydałem może 200 grzybów. Także no, strasznie nam to ładnie poszło. I to chyba było właśnie 23, ile się nie mylę, dokładnie, bo tutaj admin, no to jesteśmy po prostu my. Także poleciał nam ten pasek i do tej pory go, zresztą to jest chyba ten sam, jeszcze się upewnię, poczekajcie, duch wulkanu, pomiń, to jest chyba ten sam, dokładnie, a nie, to jest inny, dobra, ten nam dawał 107, okej, no ale wygląd ten sam, no to już go nie używamy. Smog obłędu, kolejny 108 lewy, jak widzicie, standardowo, śledźcie sobie nasze statystyki. No będę wam tu pokazywał, no bo jednak jesteśmy tym magiem, więc wcale to jakoś tam nie idzie bardzo, bardzo źle, powiedzmy, te walki, tylko w miarę szybko. Pokonany, tu niestety nie dostaliśmy nic, ale okej. No i tutaj mamy 109 level, czyli to jest jeszcze bodajże 8 loch, ten mroczny obcy, więc ten mroczny obcy da nam bodajże 110 poziom. Dokładnie, minus 42 tysiące. Jakaś klata nam poleciała. O, w ogóle jest nawet lepsza od naszej obecnej, co ciekawe. Ja ją tutaj mam już te pachołki oczywiście, więc na tych pachołkach też mam sporo epików do WC i potem do kowala oczywiście. Tu nawet mamy lepszą od naszej obecnej. No ale nie będziemy tu robić dziury, nie będziemy podmieniać. Na razie nie ma sensu. Chociaż no pewnie troszkę by nam dała. Ale to już jest stary level, więc na pewno, no na pewno stary, no poleciało nam to na 110 poziomie, także no już w tym momencie możemy o wiele mocniejszą tą klatę znaleźć. Czyli to w sumie jest taka wskazówka dla nas, że dobrze by było tutaj klatę wymienić, dobrze by było wymienić rękawiczki i w sumie tyle. Chociaż buty jeszcze może, no nie, no buty może jeszcze byśmy zostawili, ale klatę i rękawiczki by wypadało wymienić, żeby na nawet jakieś zwykłe itemki, które nam dadzą inteligencję, no i wtedy bardzo możliwe, że byśmy o wiele łatwiej mieli z tym bossem, ale to spoko, to zrobimy może jutro, nagram z tego odcinek, albo w sensie z tego maga, albo tam pojutrze, no zobaczymy jak to wyjdzie, ale dobra wskazówka, w sumie teraz na to wpadłem. Dobra, mroczny obcy pokonany. No i mamy, poczekajcie, jaskiniowy cyklop to jest 152 level, a mroczny obcy to był 180. Okej, czyli jaskiniowy cyklop, zaczynamy loch 9. No i sami zobaczcie, jak nam tutaj to wszystko poszło. No wiadomo, pierwsze padały nam praktycznie tam za jednego grzyba, pierwsze 2 albo 3. Dzięki temu wbiliśmy trochę leveli, no i poszliśmy tu burza piaskowa, to mag. No i pozmienialiśmy sobie bronię i potem znowu kolejny. No i tak jak mówię, dzięki temu padło nam to bardzo prosto. Tutaj minus 75 tysięcy, jakiś ten pierścionek, ale to wiadomo, zwykły, no to nas w sumie nie interesuje. Piekielny obcy, tutaj też troszkę chyba się z nim męczyłem, chociaż nie jestem pewien. No to jest cały czas ten 9 log, więc tak jak mówię, no nie mam pewności. Pokonany, no i zobaczcie, z piekielnego obcego poleciała nam taka broń. Rozrzucik fajny bardzo, średnie fajnie, na 3 cechy, z miejscem na klejnot. Także no żyć nie umierać, od razu sobie tą broń ubraliśmy. No i jak pewnie, no właśnie, dokładnie, teraz tej broni używamy. Nie używaliśmy jej z tego co pamiętam jakoś bardzo, bardzo długo, dlatego że nie było to sensu z tego co pamiętam, bo wbiliśmy trochę level i już nam znowu bronie dawały dużo. Także no tak to wyglądało. Tu jakaś zwykła klata. Lecimy dalej. No dużo mamy tych lochów, ale to nic. No będzie najwyżej dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że to wam się podoba. Możecie dać znać w ogóle w komentarzach, czy takie odcinki wam się podobają, czy może jednak bardziej podobają wam się odcinki, gdzie ja na bieżąco coś robię i klikam, nie? Chociaż no teraz wiadomo, nie nagrywałem kilka dni odcinków. Poprzednie 3 odcinki, które widzieliście, pokazywały wam się na zapas. Więc, Boże, teraz coś zaczęli akurat tam ciąć powiedzmy za ścianą, w sensie na podwórku u sąsiada, ale mam nadzieję, że nie słychać. Dobra, tu Donka pisze pokonany. Możecie dać znać, czy bardziej wam się podobają te odcinki właśnie, gdzie ja na bieżąco zmieniam bronię i klikam, czy takie podsumowania. Tak jak mówię, no teraz ostatnie 3 dni dostawaliście odcinki, które nagrałem na zapas. Były one nagrane w czwartek wszystkie 3, więc jakby, okej, szkaradny demon pokonany, lecimy dalej, więc jakby no nie miałem za bardzo opcji na tym magu nagrywać wam na bieżąco. No a wiadomo, że codziennie coś się działo, więc ja codziennie te lochy klikałem, codziennie zapisywałem. No i teraz macie to podsumowanie. Dobra,
Tutaj mamy 117 level, potwornie różowy zajączek też padł. Chyba cały czas się posługujemy tą samą bronią. O, teraz zmieniliśmy, czekajcie. Jeszcze tutaj sobie na pewno potwierdzę. No dokładnie, zajączka pokonaliśmy tym. No i przybysz z kosmosu to jest Magno. I tutaj już nam była potrzebna broń na samą inteligencję. Więcej tej inteligencji przede wszystkim. I tego maga też prędzej czy później żeśmy sobie pokonali. Tu chyba się z nim trochę męczyłem z tego co pamiętam. Ale grunże padło. Dobra, tutaj nam szczęścia dały te rękawiczki. Ale to zwykłe, więc nas bardzo nie interesują. No i teraz mamy Banshee. Banshee, czyli kolejny mag, 311, tutaj krytyk, tu kolejny krytyk, 300, znowu krytyk, no więc zobaczcie, no na tym levelu tyle krytyków wrzucić to nie było wcale takie proste, 120 level tu wbiliśmy po tej Banshee, czy nawet 121, w każdym razie, no mówię, 3 krytyki rzucić w walce, gdzie mieliśmy ten 119 poziom, to szczęście na 1200 wrzucone, to tam nie było za dużo procent, ale grunże się udało, no i tutaj 7000 HP nam zostało, ale git, no i teraz mamy samego siebie. Pokonaliśmy samego siebie bardzo szybko, jeden albo dwa grzybki. To jest boss, tak jak mówię, 9 lochu. Dostaliśmy naszyjnik, który w tym momencie, którego w sumie nie używamy. On jest pewnie gdzieś tutaj. A nie, już go chyba wrzuciliśmy do kibla. Ale w sumie patrząc, powiedzmy, na ten, na jakby na tle tego zwykłego, to był dosyć mocny, nie? Ja też nieraz te lochy tak robiłem, na przykład o, bodajże te wszystkie lochy były zrobione o 5 albo 6 rano, bo sobie wstałem i mówię, a dobra, poklikam coś na magu. Dlatego też trochę tak leciałem taki, no żeby tylko kliknąć, nie wiecie o co chodzi, ale okej, okay, maszyna do zabijania, to już było 24 kwietnia, niestety 23 nie daliśmy rady, musiałem tutaj pokombinować, zmieniłem trochę itemków właśnie epickich na zwykłe, no i na następny dzień ta maszyna padła bardzo szybko, tak jak wcześniej nie było z nią w ogóle opcji, tak tutaj widzicie, broń sobie zmieniłem, coś tam pokombinowałem, te statystyki teraz wyglądają tak, w porównaniu do poprzedniego, no i ta maszyna nam padła, co nam dało, odblokowanie wieży, dało nam już możliwość zdobycia podziemi, dało nam możliwość zdobycia strefy mroku, której nie mamy do tej pory. To był 24, a dzisiaj mamy który? 26, okej, okay, to było 2 dni temu, nawet nie spodziewałem się. No i tak jak mówię, tylko jedną rzecz sobie pokonaliśmy tego 24, tu już zacząłem sobie skipować tą kopalnię, twierdzę i to wszystko, więc jakby, no tak jak mówię, nie było to wcale takie proste, żeby to wszystko ogarnąć, nie? I tutaj lochy klikać dalej, i tutaj, żeby to podziemie jak najszybciej zdobyć, także musiałem to jakoś, powiedzmy, pogodzić. Dobra, dalej lecimy, jeździec mroku, to już było wczoraj, troszkę już tego, tak jak mówię, napoczęliśmy, poleciał nam ten kamyk na inteligencję, poleciał nam ten kamyk na HP z 10 kopalni, więc tak jak mówię, no dało nam to sporo, ledwo, bo ledwo 10 tysięcy, ale udało się pokonać, szkielet, żołnierz, zobaczmy, wojownik, no ale co, strasznie mnie w ogóle rozprasza to, że tam tną, mam nadzieję, że tego nie słychać, ale sorki za to. Tutaj tak samo, no patrzcie, 7000 HP, ale pokonany bardzo mocny krytyk na sam koniec, no tutaj już powoli zaczęły wjeżdżać, poczekajcie, to było tu... Tak, to było tu, dokładnie. Tutaj już wjechał trener szósty, więc te krytyki też były mocniejsze, także jakoś, powiedzmy, łatwiej było z tymi lochami działać, no nie? Tak jak mówię, no strasznie duże szczęście, strasznie dużo nam to dało, że to serce nam poleciało za pierwszym razem, no bo jednak mimo wszystko, no mogliśmy od razu kupić ten kolejny pakiet, mogliśmy jakby to rozwinąć, także no to jest bardzo git dla nas. Tutaj broń fajna, dość fajny rozrzut, no nie jest idealny, ale dość spoko, na wszystkie cechy. Teraz, no wiadomo, już mamy jedną i tracimy 31 średnich, ale była mocna i też ją przez chwilę sobie używaliśmy. To nam poleciało z tego wojownika posępnego czerepu. A nie, to nie wiem czemu w sumie. Okej, okay, to nie wiem czemu jej nie używałem tak szczerze. To jakoś musiałem tą broń opluć, a wydawało mi się, że parę lochów na niej zrobiłem i dopiero wymieniłem. No ale mniejsza z tym. No tutaj tak samo, zobaczcie, no dwa mocne krytyki. Strasznie mocne, mocni są ci wojownicy w tej twierdzy. Strasznie ciężko tutaj taką walkę, powiedzmy, ugryźć, nazwijmy to, żeby właśnie takie hity mocne weszły i żeby nam tutaj jeszcze HP zostało, no ale jakoś to się, powiedzmy, udawało, mimo że na tych wojowników nie miałem dużo szans. Ja tak klikałem w sumie te 3 lochy w tej twierdzy, kliknąłem tak po prostu od niechcenia, tu mi się udało, 10 grzybów nagle padł, mimo że tam na niego był 1%, nie? Więc troszkę tak można powiedzieć fartem, no ale jakoś nam się udawało. Tu mamy panterę, znowu ta sama broń, to chyba nie używałem w końcu tamtej, to nie mam pojęcia. Czemu? Może na takiej broni miałem po prostu więcej procent szans, no już teraz ciężko mi się odnieść. Tu dwa potężne kryty, no i na koniec minus 700.
i udało się pokonać. Minus 70 tysięcy, 71 my mamy tysięcy HP, prawie 72. Poleciał nam trinket na 3 cechy, którego używamy do tej pory. Także to też jest git. Aha, jeszcze poczekajcie, nocny troll. A, tu wam nie pokazałem. No to nam poleciał nam pierścionek, ale na wszystkie cechy. Nawet go wrzucaliśmy dzisiaj na początku odcinka do toalety, więc nie używałem go. Dobra, i tutaj mamy mały zielony człowieczek, tak jak mówię, 25, czyli to było wczoraj. Mały zielony człowieczek to jest zadanie, dzięki któremu, to jest w ogóle wojownik, co ciekawe, dzięki któremu odblokowaliśmy koło 2-0. Wiadomo, że jak odblokujemy podziemia, to już powinniście raczej wszyscy wiedzieć. Jak odblokujemy podziemia, to kolejna misja, która oczywiście nie ma tam żadnej klepsy, w sensie nie klepsydry, która tam nie ma... nie da nam żadnego itemka albo czegoś takiego, daje nam koło 2-0, no i dokładnie to koło sobie zdobyliśmy wczoraj, więc mówię, wczoraj już, od wczoraj kręcimy już kołem 2-0. Spoko, bo jeszcze na event sobie zdążyliśmy, więc zawsze tam troszkę jedzonek z tego koła jeszcze wpadło. Dobra, czekajcie, jeszcze mamy tutaj okej, i to było już dzisiaj rano, jak widzicie, przed 10. Bagietny Dragor padł nam naprawdę szybko, to jest mag, więc jakby tutaj z nim problemów nie było, także okej, no tu bardzo mocny krytyk na koniec, jakieś buty, ale to zwykłe. Dalej mamy wojownika posępnego czerepu, który też padł w miarę ok, chociaż no troszkę się z nim tu męczyliśmy, jakąś broń tam inną ogarnęliśmy, 140 w ogóle level. No tak jak mówię, no bardzo nas boli ten brak strefy mroku, no bo wiadomo, tam jest tornado, z tego tornado by leciały itemki, poubieraliśmy byśmy troszkę pachołków, troszkę golda, w sensie troszkę, nawet dużo golda byśmy zyskali z tego tornada, no i dzięki temu na pewno łatwiej by te lochy szły. To jest zawsze ten etap, gdzie mimo wszystko dzięki temu tornadowi, czy tam tornadu powiedzmy, te statystyki bardzo nam rosną do góry i dzięki temu pokonujemy tutaj tą twierdzę posępnego czerepu i zaczynamy napoczynać tutaj cyrk grozy, potem piekło, no ale niestety no w dalszym ciągu oczekuję na ten powiedzmy klucz. Teraz za 7,5 godziny nam się kolejny klejnot wykopie, więc mam nadzieję, że to właśnie nie będzie klejnot, a ten klucz. Dobra, wojownik tutaj pokonany, też znowu jakaś zwykła czapka, której oczywiście nie braliśmy totalnie pod uwagę. No i ostatni loch, jaki pokonaliśmy, no to jest smok ciemności, 245 level, też wojownik. No tak jak mówię, no w tej twierdzy jest bardzo dużo wojowników, także no nie jest to dla nas zbyt fajne jako dla maga, no ale udało się pokonać, no i tym samym wbiliśmy 145 level, jakieś nam tam chyba środowisko padło, może jeszcze przedawką nam wpadnie, może nam padnie jeszcze jakieś środowisko, to może jeszcze 146 level byśmy sobie wbili. Tyle, tak to wygląda w tym momencie na magu, 26 minut odcinka, więc bardzo długo. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o kciuku w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i pamiętajcie, żeby wbijać dzisiaj o 18 na live'a i pamiętajcie, żeby wbijać na Discorda dla widzów. Mam nadzieję, że wszystko wam pokazałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, chętnie odpowiem. I tak jak mówię, no chyba tutaj mimo wszystko zostało już wszystko wam przekazane. No jaki jest teraz plan? No na pewno dobić 150 level, żeby mieć kolejny pakiet z klepsydrami. No i na pewno no to z tą strefę mroku to w ogóle przede wszystkim odblokować, żeby to tornado polecieć. Tam to tornado to nam pewnie pierwsze gdzieś 100 albo może pierwsze 80 padnie tago od buta. Także fajnie jakby to zrobić, żeby jutro to na odcinku poklikać, nie? Jutro żebyśmy sobie nagrali, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!